Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson, a w dzisiejszym odcinku będziemy mieli tylko jeden pasek ekwipunku dostępny do użycia i będą spadać z nieba różne bloki. Zanim jednak rozpoczniemy odcinek, to zostawcie koniecznie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Tak tylko wam przypomnę, że za niedługo, chyba jutro, pojutrze, to się okaże, jeszcze za bardzo nie wiem, ale w tym tygodniu na pewno startujemy z moim drugim kanałem, czyli na kanale Filip Szybka pojawią się pierwsze odcinki, no i też pojawi się jeden odcinek tutaj pokazujący wam, co się będzie tam działo, ale już teraz was zachęcam, żebyście tam poszli, więc link jest w opisie, możecie pójść i zasubskrybować. Tak samo możecie wbić na mojego Instagrama, na TikToka, wszystkie linki są w opisie, zachęcam. A w dzisiejszym odcinku jest ze mną Bzyku, witam. No siemaneczko. Witam Bzyku, jak widzisz, spadają itemy z nieba, ale my, jako że to już było trochę oszukane w momencie, kiedy tych itemów tutaj jest tak dużo, to po prostu czyń honory, przeteleportuj nas w miejsce, w którym tych bloków jeszcze nie będzie, bo póki co to jest trochę lipa, że już tutaj wszystkie są, bo już pospadało wiele i... No nie byłoby takiej zabawy, więc uwaga, o jesteśmy, łoi akurat, wioseczka, dobra, 3, 2, 1, 0, start, słuchaj, kto pierwszy uzbiera najlepsze itemy, tam mamy tylko jeden pasek w ekwipunku, ten, no po prostu wygry, znaczy, no po prostu, za jakiś czas robimy walkę na to, co mamy. O masakra, to będzie mega ciężkie, już nie będę mieć miejsca, to trzeba naprawdę rozważnie uważać. No, tu musisz tak, jak bierzesz coś, o kurczę, mam autojumpa, mam, to mnie prawie zabiło teraz. O nie. Ten, jak leci coś i widzisz po prostu, że fajna rzecz będzie, nie, że masz coś, to musisz podejmować szybko decyzję, czy to chcesz, czy tego nie chcesz, bo prawda, później możesz zapomnieć i nie będzie tak kolorowo, jak nie weźmiesz czegoś, co ci się mogłoby przydać. Ja zacząłem od zbierania drewna. Diamenta chyba widzę, diamenta widzę, a ty? No ale nie masz żadnego kilofa przecież, to nawet nie zbierzesz. No faktycznie, nie, dobra, ale przecież, o dobra, teraz będzie walka, wiesz na co będzie walka? Będzie walka na Iron Golema. Tutaj pierwszy zabiję. Kurde, no masz rację. Żelaznego kolegę, tylko ja go nie widzę żelaznego kolegi. No może go tu nie ma. Ej, faktycznie, to też może być prawda. Chociaż nie. To nie zawsze się chyba respi ten. No, ale bardzo często jest, naprawdę często jest. No, wręcz no powinien być, ale no. Jak tego nie było. No, spadają itemy z nieba i powiem szczerze, na razie nie widzę nic. O, nie, to jest tak oszukane, to jest niemożliwe. Ja patrzę, widzę diament, nie? Leci diament, normalnie lecę po diament, a on normalnie mi pokazuje, mi pokazuje jakiś klej albo piasek i beka, albo jakieś schody terytowe, beka. No to jest oszukane. Coś jest nie tak. Masz rację. Ale się zamyśliłem się na chwilę. O kurczę. A ja tak myślałem, a wiesz co ja myślałem, że ty, że cabineta wywaliło. Nie, ja się tak... zamyśliłem po prostu, bo tak się skupiłem tutaj na zbieraniu tych itemów, że zapomniałem totalnie o nagrywaniu. A, no widzisz, o to, że tutaj próbujesz wygrać ze mną. Tak, ja ci dam. No trzeba koniecznie, nie? Próbujesz, czyli tak, że tak powiem, badasz wzrokiem tutaj wszystkie przedmioty najważniejsze i tutaj... No tak, prawda. Trzeba, bo wiesz, bo chodzi o to, że trzeba zdobyć najlepsze itemy i w tym momencie udało mi się zabić golema, więc bardzo fajnie. Ajajaj, no to trudno, teraz sobie jakoś poradzę. Dlatego się tak zamyśliłem, bo nie chciałem, żebyś ty zauważył, że ja gdzieś tam idę, kurczę, tego golema. A, i tak na cichaka, I tak siedzę cicho i dopiero po chwili jest, tak myślę, ej, jest cisza totalna, ej, czy ja przypadkiem nie nagrywam odcinka i mam takie, o kurde, zapomniałem. No ale dobra, udało mi się zdobyć golema, a ty masz jakieś żelazo, czy nie? Wiesz co, ja sobie tutaj, ja przyjmuję inną strategię trochę. Inną strategię, ja przyjmuję... Tak, ale też taką strategię, co z żelaza, że tak powiem, mi da troszeczkę. Okej. Tak, próbuję to zrobić. Ja w tym momencie więc sobie robię... Się... Tylko ja właśnie nie wiem, jakie najlepsze narzędzie na początku zrobić, a wiem. Oj, nie wiem, czy jakiekolwiek, a w sumie faktycznie jest... A, patrz, jest druga ręka, możesz drugiej ręki używać. Tak, ale to jest pytanie, jakie narzędzie na początek, bo tego, o to mi chodziło i już wiem. I mam stary, ale mam pomysł! Ja w tym momencie sprawiłem, że mam normalny ekwipunek. Tak? Tak. A, no ja też wiem, no skrzynkę sobie wziąłeś. No nie skrzynkę, tylko shulker boxa. No, wybierzesz shulker boxa i normalnie sobie z nim chodzisz. No to za oszust, ale to jest oszukanie. Ale no nie, ale to jest wykorzystanie możliwości gry, to nie jest oszustwo. To no, nie było. Czy ja wiem. No tak, mówię, że to dobra, to odkładam shulkerboxa, Ja bym sprzeczał. Dobra, okej, dobra, bo niech ci będzie. Coś tu śmierdzi, co? Tak, tu nie dobra, niech, ładnie, niech ci będzie. Ja sobie tutaj już wszystko po kolei zbieram i chodzę od jednego do drugiego, ale jest ender chest, a ender chest to jest dozwolone, czy nie? No, dobra, cokolwiek. Chociaż no to nie. Też, to, no dobra, nie, no, ja nie używam ani tego, ani tego. Najlepiej bez, słuchaj, mówię. A powiedz, jak ci idzie z itemami?
Oj, źle, bo zaraz zginę od szkieleta, jak tak dalej pójdzie. Aha. Więc może się to źle skończyć, ale nie, jest dobrze. Robię sobie to ja mam jakieś tutaj, ale mogłoby być lepiej. Dobra, to jaki masz hełm? Masz jakiś hełm? Mam tylko żelazny kilof, ale chodzę i zbieram i szukam po prostu tych bloków wszystkich, żeby zdobyć coś fajnego. I teraz znalazłem kopalnię, więc sobie tu coś ogarnę na szybko. Dobra, to też spoko. No ja tutaj chodzę sobie, ale nie szukam bloków, ja tutaj szukam czegoś innego. Ja tutaj szukam przy ciebie żelaza tak naprawdę. Czyli ty szukasz tego, co już mam, to po co mi? Ja przyjąłem taktykę tutaj tak, troszeczkę inną, ale myślę, że też skuteczną. Zależy, zobaczymy. Wiesz, to jest najgorsze, że nie udało nam się zagrać na tej wersji, na której chciałem zagrać i nie mam Optifine'a. Oj. Ale dam radę. Nie ma tragedii. A jak z jedzeniem stoisz? Dobrze, no wziąłem sobie. A ty siaka, ty mi pewnie wziąłeś przed całe tego. Nie, tylko pytam, nie wziąłem. Ja mam 6 chlebów tylko. Ja mam 10. No malutko, ale wystarczy. Wystarczająco. O kurczę! W ten sposób. O, co tam? Tak się tylko powiem, że. Że nie da się zabrać, nie da się podnieść TNT, jak uderzy w niego, to ono wybucha. Dzięki, tak, że mi powiedziałeś. No taki masz ode mnie bonus. A ty wiedziałeś o tym, czy teraz? Nie, teraz się dowiedziałem. No to dobra, to ci wybaczę, bo jakbyś wiedział, byś mi nie powiedział, no to troszeczkę byłby... nie zginę! Ej, dobra, już się przestraszyłem, dobra, słyszysz? Nie, gdzie ty jesteś? Kurczę, mam mało w ekwipunku, miejsca w ekwipunku. Ty słyszysz, jak mi creeper wybuchł, bo ja słyszałem. Nie słyszałem nic. A, no dobra, tyle dobrze. Dobra, tego nie potrzebuję na razie. Ja też mam bardzo mało miejsca w ekwipunku. Powiem ci, że jest mocna lipa, jeśli chodzi o miejsce w ekwipunku, tak? Tak. Ja robię tylko dwa narzędzia, a więcej narzędzi nie mam. Ja nawet się będę bić tylko dwoma. Mówisz? Ja już... Nie, ja teraz ogarniam sobie żarcie, żeby mieć, bo lipa będzie bez żarcia totalna. Jest tragedia. Ale nie mogę... Te spadają skrzynki, widzę z góry, ale... O, jednak są z wypełnieniem, dobra. Po z wypełnieniem są? Tak, nie, tylko ja tą co znalazłem to akurat średnie, tam chleb tylko był taki co wziąłem stamtąd. Ale myślałem, że... Diamenty, emeraldy, totem nieśmiertelności, w środku myślałem. Co ty gadasz? Ja się obstrałem, nie mówię co? Dlaczego ty takie rzeczy dostałeś? Ale dobra, jednak nie. Nie, ja myślałem, że to ty dostałeś takie rzeczy. Ja bym się wtedy tutaj zsiusiał, że tak powiem ładnie. Za każdym tego typu odcinku ty wygrywałeś. Ja już teraz, no teraz mi zależy na tym, żeby wygrać. Wiesz co, wydaje mi się, że no przeważam troszeczkę, jeżeli chodzi o wygrane, przegrane. Troszeczkę przeważam. Ale ty wygrałeś ostatniego Lucky Block, jak się nie mylę. Już nie pamiętam, który ja wygrałem, a który nie wygrałem, ale... Naprawdę przyjemnie się grało, no i zobaczymy, musimy wiesz, musisz to jakoś wyzerować ten wynik, albo nawet... Najgorsze wiesz, jest to, że ja mam wrażenie, ty dalej szukasz tego żelaza? Mi się już przetapia, no. Okej, okay. taka sytuacja, okej, okay, rozumiem. Ja troszeczkę taki inny IQ, no inaczej, o dobra, mam. Okej. No, praktycznie to wygląda. Tylko, dobra, ale powiedz mi... A już sobie chyba sam odpowiedziałem na to pytanie, dobra, nieważne. No, co? Chciałem się spytać, czy jest możliwość taka, żeby to żelazo się pojawiło w formie bloku, ale już właśnie znalazłem, więc... Aha, to nieźle, no to fajnie, to ja tutaj szukam, cały dzień kopię żelazo, żeby mieć żelazo seta, chłop. Dobra, a ja tak patrzę, mi spada, słuchaj, blok diamentu i wychodzi mi blok piasku, różowy blok piasku, wow! No bo to jest tylko taka animacja tego, że tam widzisz na górze te diamenty, nie ma co się tym sugerować, bo dopiero przy uderzeniu z ziemią jest jakby, wtedy dopiero się pojawia tutaj konkretny blok. No ale powiem ci szczerze, że... Jak tam wygląda na górze? Dobre te bloki czy złe? No właśnie, ja mam mocno średnio to wygląda. Nie mam żadnych fajnych bloków. Nie ma... O, gave bread to Shipson. Dobra, a ja widzę cię, o, siema Shipson, gdzieś tutaj widziałem cię. Żelazo mi tu, znaczy złoto mi wypadło, ale to też tak, no. To też jest tragedia w sumie, dobra, no ja tutaj szukam. Dobra. Dobra, widzę cię, wiem co ty tutaj dostałeś. No fajnie się bawisz, muszę przyznać. No, teraz mi pobłogosławiła gra. Tylko najgorsze jest to, że są moby blok teraz. Blok diamentu ci dropnę. A nie mam ekipy Inventory True też. O, no, najgorzej. No nie mamy, jak zginiesz to ja biorę twoje itemy, trudno. No, dlatego wracam do wioski się schować. No. Tylko nie mam... A, tu jest crafting. O, jak dobrze. Czego nie potrzebuję z ekwipunku? Ja tutaj wiele rzeczy nie potrzebuję. Ej, ale szczerze, nie no, tragicznie. O, jeszcze zginę, masz rację. Ale przedmioty naprawdę idzie się popłakać. Takie słabe przedmioty. Ja powiem tak, mam też jeden blok emeraldu, więc ja idę chyba się potargować z tymi ziomami. Ja ci nie dam się potargować, ja ich zabiję wszystkich. Ja ci nie dam się potargować.
Okej. Okay. No, widzę, że i zaraz moby wszystkie dojadą i tak. No, oni w ogóle pracy nie mają tak swoją drogą, bo to jest ten taki... A, no, mało, oni nic nie mają. Ja tam podchodzę do nich i jest totalna lipa, jeśli chodzi o to, co oni oferują. Ale to jest akurat fajne. To wezmę. Oh my god. Dobra, gdzie ty jesteś? To wyrzucę tak, okej. Dobra. Dobra. Zależało mi... No, ja ci mogę powiedzieć, co ja mam. Ja wiadro wody mam po prostu. A, no to fajny taki. To jest przydatne, to jest przydatne. No nie mówmy, że nie. To się zgadza. To co, to walczymy już, tak? To już możemy walczyć. Tak? Chcesz już walczyć? Ja się boję, że ty jesteś tak uzbrojony, że ja... No ale się widzę, to jest niemożliwe, że ty mnie nie widzisz, a za to... A, okej, okej, dobra, widzę cię. Ale to czekaj, nie, to jeszcze nie, bo ja nie jestem gotowy. To ja muszę jeszcze się uzbroić, bo ja mam bloki, których nie wykorzystałem. No ale dobra, ale skoro mówisz, że już, no to w takim razie mamy za minutkę lecimy z koksem. Za minutkę walka? Dobra, tak. Dobra, może być. Mi to odpowiada. Jak najbardziej dobra. Mi to odpowiada. Tylko potrzebowałbym parę rzeczy jeszcze. Nie, no ciężko, trudno z itemami. No nie jest kolorowo, muszę przyznać. No nie jest kolorowo. Brakuje tutaj dużo itemów. No nie ma takich OP itemów, jakie mi się wydawało. W skrzynkach też nie ma niczego. O, dobra, ale mam teraz item fajny. Dobra, siema. 8, tak. Dobra. Ale jestem zestresowany teraz tym, co robię, ale tak? Dobra. Mówisz, o nie, no dobra, no jak dla mnie, no szczerze, no ja to chyba przegram, coś czuję. No, oj, jakbyś oj, wygrał, to bym był w szoku. Wiesz, a, bo to pewnie złote jabłko ma, to dobra. Ciekawe. Zobaczymy zaraz. Tam chciałem. Kurczę, jak mnie tu atakują te moby! Tam też. O nie, no naprawdę, ale jestem, dobra, IQ mam zero IQ. Czemu? No bo próbowałem zenchantować sobie item, a nie miałem lazurytu, nie? No, zostaw mnie, zaraz zginę od tych mobów! O nie, moby nas zabiją, tragedia. Dobra, ja już jestem prawie gotowy, tylko muszę zjeść jeszcze. Nie, ale to wystarczy, ale to jakiś czas musimy ustawić, bo ja teraz nie jestem gotowy na przykład. Ja potrzebuję tutaj się jeszcze chwileczkę przygotować. Okej, okay, no to mów jak będziesz gotowy, ja już jestem. Dobra, 30 sekund, nie, 30 sekund po prostu z ręki, w zegarku z rękiem, czy coś z rękiem z zegarku. W zegarku z rękiem. No dobra, no ja jestem gotowy. Dobra, no ja w sumie, czekaj, jeszcze nie, robię sobie tutaj taki mega kozacki item, którym cię zniszczę, szczypsona tosika. Tak? O kurczę, tak, niszczę cię. Ale laga miałem. Jesteś gdzieś blisko? No obok ciebie. To ty jesteś tutaj. Aha, czemu? Abyś mnie walił teraz, no dobra. Nie, to by było oszukiwanie, to tak nie, to bez przesady. No ja jestem niby gotowy, no to, dawaj. To wpisz dzień. I może ten difficulty peaceful, co? No, żeby te moby znikły. Dobra, jesteś gotów, to chodź tutaj do wioski i walimy się na łeb. A, dobra, widzę, że zrobiłeś tarczę. No już zdradziłeś w sumie trochę, co masz. No, ty też pewnie masz tarczę, tylko ją ukrywasz, co? Nie mam. Dobra. Dobra, uwaga, 3, 2, 1, 0, jesteś gotów? No, już nie mam, ja już pokazał, dobra, go to. No ty, dobra, skupienie. Ej, co jest? Czemu mi takie baty dajesz? Ja tego nie rozumiem. Mam diamentowy miecz. Ale... Ma serc? Mogłeś mnie tak już dojechać teraz, miałem pół serduszka. Tak, a ja miałem dwa. Naprawdę? No. Ja myślałem, że to ty mi takie baty strzelasz, naprawdę. Z tej siekiery to mega potem. A! Ej, co jest? Dobra, o co? Wow! Let's go! Kliknąłem prawy przycisk, żeby tarczę założyć i mi się nie założyła, czaisz? Nie, a ty wiesz o tym, że jak walniesz siekierką, to ta tarcza nie działa? Ona przestaje działać? Serio? Ty wiedziałeś o tym? Nie wiedziałem. Wiedziałeś o tym? Nie. Możliwe, chodź tu, pokażę ci. Sięgam, nie wiedziałem, tepnij mnie, bo patrz, ja mam wyłączony czat. Dobra, już. Patrz na to, ja nie mogę, że ty tego nie wiedziałeś, to jest hit. Bierz tą tarczę. No tak, to bym też zrobiłbym ten, siekierę diamentową wtedy. Patrz, prawym przyciskiem myszy, weź tarczę, zrób tarczę. Czekaj, no. Teraz patrz, uderzę cię i teraz nie możesz, patrz, widzisz? A jak długo nie mogę? A i ona się tak długo odnawia. Tak. Nie mogę, co ty gadasz? No, ja myślałem, że ty o tym wiedziałeś. Nie miałem pojęcia. Kolejny punkt dla Brzyka! Dobra, tu musi być koniecznie rewanż, bo nie odpuszczę, jak nie będzie rewanżu w takim czymś. No ale dobra, dziękuję wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, wbijacie do Brzyka. Link jest oczywiście w opisie. Widzimy się na następnym odcinku. Pozdro, cześć, pa pa.